9 września wspominamy błogosławionego Piotra Bonhomme, prezbitera. Piotr urodził się 4 lipca 1803 roku w Gramat we Francji w rodzinie rzemieślniczej. Do szkoły chodził w Reillac, a następnie w Cahors w okresie trudnym dla kościoła zrujnowanego przez rewolucję. Po maturze w 1824 roku Piotr postanowił wstąpić do seminarium duchownego w Cahors. 23 grudnia 1827 otrzymał święcenie kapłańskie. Został po nich skierowany do 2 parafii w swej rodzinnej miejscowości, gdzie poświęcił się przede wszystkim pracy z dziećmi i młodzieżą. Szkolnictwo katolickie po rewolucji rozpoczynało swą działalność niemal od podstaw. W 1828 ksiądz Piotr otworzył kolegium męskie w Gramat, a rok później w Prayssac. W parafiach organizował dla dziewcząt grupy religijne pod nazwą Dzieci Maryi. Gdy został proboszczem, jeszcze lepiej poznał ubóstwo swoich parafian i uświadomił sobie nikłość środków, którymi Kościół mógł im służyć. Nie mogąc liczyć na wsparcie z zewnątrz, Piotr zwrócił się do swych wychowanków i za ich pośrednictwem docierał z pomocą do najuboższych. Postanowił również otworzyć przy parafii hospicjum prowadzone przez zakonnice. Nie znalazł jednak żadnego zgromadzenia zakonnego gotowego zaangażować się w to dzieło. Zwrócił się więc do wychowanek Dzieci Maryi. Z pierwszej grupy dziewcząt, które podjęły się pracy w hospicjum, zrodziło się z czasem Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Kalwarii. Duszpasterska działalność proboszcza z Gramat bardzo szybko wyszła poza powierzoną mu wspólnotę. Jako doskonały kaznodzieja i cierpliwy spowiednik stał się znany w sąsiednich parafiach. W 1836 odkrył w sobie powołanie zakonne i zapragnął wstąpić do karmelitów. Piotr nie uzyskał jednak zgody biskupa i posłuszny jego woli poświęcił się głoszeniu rekolekcji i misji ludowych z grupą diecezjalnych misjonarzy. W 1848 roku stracił głos i od tej pory poświęcił się duchowej opiece nad założonym przez siebie zgromadzeniem. Postępująca choroba krtani coraz bardziej izolowała Piotra od świata, a zarazem uwrażliwiała go na problemy głuchoniemych. W 1854 roku otworzył szkołę dla nich w Meyrnac-Lentour, a 2 lata później powstał ośrodek dla głuchoniemych w Paryżu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Kalwarii. Piotr Bonhomme zmarł w opinii świętości w wieku 58 lat w dniu 9 września 1861 roku w Gramat. Beatyfikowany został przez papieża świętego Jana Pawła II 23 marca 2003 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Piotra na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nami.